Cześć, jestem Cydio, to kolejny odcinek, zagrajmy w Rayman 2, dzisiaj Grobowiec Starożytny, w którym to zapewne znów będziemy się ścigać ze statkiem, czy nie? Piracki statek więzienny, liczba niewolników na pokładzie 45 tysięcy. No, kolejna scenka, w której chyba wysyłają nam statek, chociaż nie trzymajcie mnie za słowo, bo zawsze po takich scenkach do tej pory były nasyłane na statki, ale czy teraz będzie tak samo, no to się okaże i gdzieś tu zapewne jest informacja od Brzytwobrodego. Tutaj został schwytany Clark. Niemiło. Schwytali Clarka, naszego, jeśli nie pamiętacie, przyjaciela. I gra tu dość straszna muzyka. Nie chcę tam iść. Jak mam stąd wyjść? Co tu mam zrobić, gro? Co tu mam zrobić? Tam nie wejdziemy, chyba że nie. No spoko, że... Aha, tu jest coś, okej. Po prostu kamera nie chciała się wcześniej tu obrócić. I jest przycisk. I jest... Kilka lumsów. Chyba cztery tu były, chociaż może wcześniej kilka zebrałem. Ale mamy cztery lumsy i otwarte przejście dalej. Checkpoint. I pająk. Pająki to zło. Duchy to też zło. Duchy, pająki. Epicka muzyka. Nie no, ta muzyczka jest naprawdę epicka jak dla mnie. Okej, przycisk, okej, co on uruchomił? Okej, wlał wodę i wysunęły się gdzieś nam jakieś podkładki, podpórki, drewniane rzeczy, po których będziemy mogli skakać. Jest checkpoint, jest rybka. Jest kolejna rybka, która nas trafiła, ale na szczęście żyjemy. Okej, jesteśmy dalej. Co tu będzie? Po tym możemy się wspinać. I jest kolejny checkpoint. Tam jest co? Czy to jest to miejsce, po którym... Nie, to nie jest to. To jest jakiś cmentarz. I złapała mnie jakaś ręka. Puść. Okej. Trzeba na to uważać na przyszłość. Rybka. Rybeczka, ale co tu mamy zrobić? Jest troszeczkę życia. To nas raczej nie złapie na razie. Jest checkpoint, ale... Aha, guzik. I wysunęła się kolejna rzecz. I brakuje nam jeszcze jednej. Zapewne nie będzie tego tutaj, bo... No raczej nie sądzę, żeby dwie rzeczy były w jednym miejscu. I olejemy sobie naszego przeciwnika. Bo po co z nim walczyć, skoro można go ominąć? Chyba że jakoś on się potrafi tepać, ale... Nie sądzę, żeby tak mógł. I czy tu coś będzie ciekawego? Nie, tu jest tylko jakby okienko. Tu są już dwie rzeczy wysunięte. I tu też jest okienko. Jest checkpoint, ale chyba będziemy musieli wracać. I tutaj, tak, tutaj jest to miejsce. Więc zabijmy przeciwnika, któremu udało nas się trafić. A my go załatwimy bardzo szybko, bo... Ej, czemu nie wystrzeliłem? Powinno być już po tobie, tak? Nie, serio? Dobra, po nim. Troszeczkę życia. Trzeba uważać na to, żeby nas nie złapało. I tutaj trzeba iść, bo pająk jest, więc jest pajęczyna. I przeszedłem na drugą stronę tego, ale... Ale jest przycisk, tak, okej. Jest przycisk, jest checkpoint, więc naciskamy. No i myślę, że widzimy się, jak już tam wrócę. Więc zrobię tutaj takie małe przyspieszenie albo cięcie.
I mam nadzieję, że nie zginę i że nie będę musiał powtarzać tych wszystkich czynności od nowa, bo byłoby naprawdę niezbyt ciekawie. Okej, już prawie jesteśmy na miejscu, więc wracam do was z moimi słowami. Chociaż dla was zapewne nie było żadnego nawet cięcia moich słów, żadnej ciszy z mojej strony. No ale spoko, zawsze tam wolę się przywitać po zrobieniu cięcia. No i idziemy w górę. I pytanie, co nas tu czeka? Jakiś grobowiec chyba, tak? Nie wiem, grób na pewno. I skaczemy. Pytanie, co tu dalej będzie? Jak na razie... jakaś maszyna, którą wprawiamy w ruch, ale... aha, okej, tu jest to, co musimy zrobić. Więc jeszcze raz postrzelajmy troszkę w tą maszynę. Nie mówcie, że nie trafiam. Okej, na szczęście trafiam. No i teraz będzie jeżdżenie na beczce oraz strzelanie do duszków. I nie wiem, czemu teraz taka muzyczka na chwilę się uruchomiła. Bo troszkę to zepsuło klimat. To znaczy nie zepsuło, ale tak po prostu nie pasowało do tego. No, okej, już prawie jesteśmy, dobra. Jesteśmy na tej kładce, jesteśmy na kolejnej łódce. Jedno zahaczenie o coś i nie żyjemy. Jest kolejny robot, którego raczej nie przywitam zbyt miło. I raczej nie chciałbym, żeby on mnie trafił. Znaczy nigdy bym nie chciał, żeby mnie robot trafił, ale... ale teraz szczególnie, dobra, teraz mamy tak jakby dwie szanse. No, dwa życia, tak jakby dwa uderzenia nas zabiją dopiero. To znaczy też jest ważne z uderzenia czego? Wow. Dobra, teraz to nieważne czego. Teraz nieważne czego, i tak byśmy zginęli od każdego uderzenia. Tak jak to widzicie teraz. Okej, dzień dobry ponownie. Jestem już tu, gdzie poprzednim razem coś nam nie pykło, że tak powiem. To chodzi w górę i w dół. A dodatkowo to tonie. Okej, jest kolejne takie coś. I przydałoby się obrócić. Dziękuję, growa kamerko, że sama to zrobiłaś. I popatrzmy się z oczu Raymana. Ale może nie za długo, żeby nas coś nie zabiło. I teraz możemy się puścić. Kolejny checkpoint. I zapewne będzie tu znów latanie na beczuszkach. Okej. Okej, czy mam tu lecieć, czy nie? Chyba tak. Okej, na szczęście miałem tu polecieć. Więc chyba jednak nie miałem. Nie, jednak jest dobrze. Jednak jest dobrze, tylko po prostu sceneria jest tutaj dość podobna niż... no, dość podobna do tego, co było poprzednim razem. W poprzednim miejscu. I lecimy. Pytanie, co nas tu będzie czekało. Da się strzelać będąc tu? Nie za bardzo. Okej, udało nam się tu puścić. I pytanie, czy mam iść tam, czy nie mam iść tam. Najwyżej zdobędziemy jakąś skrzyneczkę. No, troszeczkę życia zawsze też się przyda. Okej, już się bałem, że spadłem. Okej, podnosimy naszą beczuszkę. I gdzie tu jest ogień? Tu jest ogień. Tylko pytanie, gdzie mam lecieć? Raczej nie tam. Nie wiem, tutaj? Może tutaj. Nie mam zielonego pojęcia, ale skoro jest checkpoint, no to... raczej źle to nie wróży. I gdzieś tam była... skrzynka, której jednak... nie uda nam się zebrać. Szkoda. Szkoda, bo raczej nie była ona trudno dostępna, ale po prostu w nią chyba nie trafiłem. I duszki. Kochane duszki. Okej, czy da się strzelać? Da się strzelać, więc... nie jest tak źle. Niestety nie da się chodząc strzelać, więc zawsze będziemy się musieli zatrzymywać, żeby... strzelić w złe duchy. Których jest tu dość dużo. Ale skoro level się nazywa grobowiec, no to... nie ma się dziwić, że jest tu sporo duchów. Już się bałem, że spadnę przez to, że skoczyłem. Ale na szczęście nie. Skoro tutaj płyniemy, no to ja może zdążę zobaczyć, ile nam się to wszystko nagrywa.
A nagrywa nam się już sporo. Nagrywa już się nam sporo. Czy uda nam się tam do... zarzucić na to? No złap się tego. Złap się, Rayman. Okej, dziękuję. I teraz tutaj. I co dalej? Tutaj. Kolejny pierścień. Z którego chyba musimy pójść tu. I dalej, co dalej? Kolejny pierścień. I beczka, a nie, lecimy górą. I mamy troszeczkę życia, checkpoint. Więc jest bardzo dobrze, jest naprawdę bardzo dobrze. To jest gdzieś dopiero połowa chyba tego levelu, chociaż... nie wiem, ale na pewno już dość dużo. Pajączek, który nas nie lubi. Zbytnio. Czy jak skoczyłem na niego, to zabrałem mu życie, czy on mi zabrał? To na pewno ktoś wtedy stracił życie. Z tego co słyszałem tam. Muzyka walki, która... jest... fajna. Nie wiem, czy ona jest zawsze w walce z pająkami, czy... czy zawsze na tym levelu. Ale wiem, że zawsze chyba jak tutaj walczymy z pająkami, to jest taka sama muzyka. Całkiem fajna. No i na dół. A na dole... kolejne jeżdżenie. Tu jest jakiś guzik, którego chyba za wcześnie użyłem. Mam nadzieję, że nie, ale... ale chyba tak, więc... no, troszeczkę nam tam... tam pominęliśmy rzeczy. Fuck. A prawie byłem. Okej, to było tutaj, więc może teraz postaram się pozbierać troszkę tych lumów. Strzelamy w to. Okej. Okej. I słyszycie zapewne moją okropnie głośną klawiaturę. Ale to dlatego, że naciskam ją teraz w taki dziwny sposób, przytrzymując troszeczkę, jakby. Okej. Chyba jak skaczę, to jestem ciągle nad nią. Dobra, ta beczka jest inna niż te z poprzednich leveli. Ma ona po prostu inną fizykę i inaczej działa. Co potrafi zmylić, jak to widzieliście teraz. Dobra, wrócę do was, jak już będę tam. Okej, jesteśmy już przy naszym robociku, którego może udało mi się trafić, chyba jednak nie. Troszkę życia nam się tutaj przyda, ale... ale ten nasz robocik do nas niestety strzela. I to dość mocno. Ale na szczęście te dwie beczki lecą równomiernie, więc możemy z jednej na drugą sobie spokojnie skakać. I czy tutaj trafi? Wow, udało się przeżyć to. Fartem to fartem, ale się udało. I co teraz? Znów będzie chyba latanie na beczkach. Chociaż może nie. Nie wiem. Nie, chyba jednak... chyba jednak po prostu... chyba jednak po prostu nie. Chociaż mamy beczkę, więc kto wie. Okej, beczka mu zabiera dużo, ale... ale to nie zmienia faktu, że... nasze strzały też są dobre. W walce. Wow, dobry jest. To są pociski też troszeczkę jakby... samonaprowadzające. Na pewno w Rayman Arena w ten sposób wyglądają pociski samonaprowadzające. A tutaj może troszeczkę one... nie wiem, może troszeczkę tak działają. Nie jestem pewien. Tak na pewno troszeczkę wygląda, jakby się samo naprowadzało w nas. No i tu jest nam potrzebna ta beczka. Więc podnosimy ją sobie i... i lecimy zobaczyć, co tam będzie. Pytanie, czy to będzie coś... w stylu skrzynka, czy to będzie coś w stylu masz tam pójść, żeby przejść tą misję. Tego jeszcze nie wiem. Ale na pewno słyszę, że gdzieś tu w pobliżu wisi... wisi jedna klatka. Więc jest całkiem prawdopodobne, że to będzie tutaj. Lecz niestety gra jest dość stara, więc nie ma czegoś takiego jak trójwymiar dźwiękowy. Bo bym mógł po tym ocenić, ale... ale to były tylko lumy i udało mi się w ostatniej chwili złapać za ten pierścień. Tak na farcie totalnym. I co tu mamy? Kolejne miejsce? Chyba tak, więc to jeszcze nie koniec tego wszystkiego. Znów słychać jakąś klatkę.
Otwieramy drzwi i mamy Clarka, który niestety, zobaczycie zaraz, no, co się z nim stało. Raymond! Clark! Tak, nasz wróg sprawuje nad nim władzę, co może się źle skończyć dla nas. I szczerze mówiąc, nie do końca pamiętam, jak się z nim walczyło. Ale go powinno to teraz ranić. Nie rani. I on znowu nas złapał, więc tutaj zapewne się troszkę pomęczymy. Okej, to go rozwaliło. I teraz możemy w niego strzelać, gdy leży. I które teraz? Które? Po lewej, po prostej. Zdążę? A, nie wyszło. Teraz przeskoczmy to, żeby go to trafiło. Okej. No, troszkę już ma mało, nawet. Jeszcze raz. Teraz to. No, chodź tu. Robociku. Okej. No, traf w niego. Nie wiem, czemu tego nie trafiło. No, chodź tu. No, chodź. Okej. Które jest wyłączone? Nie wiem, które, ale on znowu nas trafił. Na szczęście nie jakoś niesamowicie silnie. No i znowu padł. Czy to już ostatni raz? Nie, ale... ale już się zbliżamy do końca. I chyba to po prawej jest wyłączone. Tak. Chodź tu. No i koniec. Raymond! Yeah! No i Clark jest już po naszej stronie. Nikt nad nim nie panuje. I gdzieś tu była skrzynka, okej. I mamy Teensa, tylko gdzie jest portal? Teensik, zaprowadź nas. O, gdzie on idzie? Okej, tańczą Gangnam Style tutaj. I oni nie... no, mogą wszędzie portale zrobić. Myślałem, że tylko na tych dziwnych kamieniach. Ale tak, to już koniec tego odcinka. Dzięki za obejrzenie, no i cześć.